Polsko-polskiej bitwy o głosy ciąg dalszy i jest coraz bardziej zażarta. Jedni w Katowicach, a drudzy w Warszawie przekonywali wyborców, jak powinni zagłosować 15 października. Patrząc w kalendarz, czasu zostało niewiele, ale wystarczająco, żeby jeszcze trochę kampanię podkręcić. Łukasz Kądziołka. Wielki pokaz wsparcia dla rządu Prawa i Sprawiedliwości w Spodku. Przyszłam potwierdzić to, że wierzę wierzę rządowi, wierzę PiS-owi. W Warszawie na marszu zorganizowanym przez opozycję ludzi na pewno było więcej niż w Spodku, który może pomieścić 15 tysięcy osób. Mnie PiS by nie przeszkadzał, gdyby dobrze rządził, była praworządność, przestrzegane byłoby prawo w Polsce. Jedni i drudzy śpiewali hymn, ale jedni w Warszawie podczas Marszu Miliona Serc. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. A drudzy podczas konwencji w Katowicach. Były wymiany uprzejmości. Tusk! Ma, jak tutaj pan premier powiedział, bardzo celnie wokół siebie wielu gamoni, ale sam gamoniem takim zupełnym nie jest. I wie, co robi. Ja się nie dziwię, że dla Kaczyńskiego i PiS-u raczej Dmowski jest pozytywnym bohaterem, bo on kiedyś powiedział, że inne narody zawsze święcą zwycięstwa, a nasz naród zawsze święci klęski. Było też mobilizowanie elektoratu. Walczcie o Polskę, zwyciężymy! Dziękuję. Jak będziemy razem, to zwyciężymy! Przekaz po obu stronach politycznej sceny jest taki sam. Wybierzcie ich, to będzie gorzej niż jest, a jak wybierzecie nas, to będziecie żyli w lepszej Polsce. Prawo i Sprawiedliwość atakuje, że na Marszu Miliona Serc miliona uczestników nie było, a Platforma Obywatelska mówi o tym, że Spodek zamienił się w bunkier. Polska Jarosława Kaczyńskiego, zamkniętego w Spodku, Spodek otoczony kordonem policji, bramki, przepustki, opaski. Tam nie mógł wejść każdy do takiego Spodka. Mimo wzajemnych ataków entuzjazm jest widoczny zarówno u zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, jak i opozycji. Jednak wszystko rozstrzygnie się przy urnach. No wydarzy się na pewno dobrze. Dla jednych dobrze, może dla drugich inaczej. I chyba z taką myślą trzeba pójść na wybory. Jedyne co pozostaje, to oddać głos i czekać na to, co się wydarzy.